Cześć, witam Was ponownie. To jest ten sam dzień. Zapraszam na drugą część filmu z moimi zakupami przeróżnymi. Wyglądam tak samo, ten sam makijaż. Jedynie zmieniłam sobie pomadkę z Kat Von D na Lolitę 2 i muszę Wam powiedzieć, że chyba ten kolor to jest ten odpowiedni. Na razie nie nałożyłam błyszczyku na niego, ale może w ciągu tego filmu zdecyduję się na błyszczyk. Zresztą sobie jeden przygotowałam. Zacznę od pielęgnacji. Jest tu taki też przedmiot, który mam już długo i cały czas się zastanawiałam, czy pokazać, czy nie pokazać. W końcu pokażę, może może to po prostu wyjdzie mi na dobre i zmobilizuję się jeszcze do czegoś więcej, ale to za chwilę, może najpierw się rozkręcę. Pokażę Wam na początek toniki, do których wracam, więc nie będę o nich dużo mówić. Jest to Natura Siberica tonik przeciwzmarszczkowy, bardzo delikatny, delikatny zapach, delikatne działanie. Czy przeciwzmarszczkowe? Nie, nie, absolutnie nie, ale ja go lubię za tą delikatność i takie odświeżenie mojej skóry. Kolejne dwa toniki to Baikal Herbals i ja też zawsze powracam właśnie do tych dwóch, bo jeden jest nawilżający, drugi jest jaki? Zaraz Wam powiem. To jest właśnie ten nawilżający, a ten jest także przeciwzmarszczkowy, odmładzający. Świetnie się sprawdzają, mają bardzo przyjemne, takie odświeżające zapachy i też ten efekt takiej odświeżenia, takiej zrelaksowania skóry czuję także na swojej twarzy. Kupuję te produkty w sklepie z naturalną żywnością. Tam jest taki właściwie dwa takie regały z kosmetykami, a może nawet trzy, z kosmetykami naturalnymi, więc zawsze mogę je kupować przy okazji właśnie zakupów spożywczych. I mam jeszcze z tamtego sklepu inne produkty, one na razie leżą tutaj na podłodze, ale przejdę teraz do Hebe i w Hebe kupiłam znowu kosmetyki z firmy Knape. Ostatnio przy projekcie Denko chyba wymawiałam nazwę tej firmy, nikt mnie nie poprawił, więc prawdopodobnie tak to się czyta. Ja z tych produktów byłam bardzo zadowolona. W projekcie Denko pokazywałam Wam i taki płyn do kąpieli, i olejek do ciała i byłam z nich bardzo, bardzo zadowolona. To są też produkty naturalne, a tutaj kupiłam sobie taki płyn do kąpieli na dobranoc. Mamy tutaj lawendę, wanilię i wisiołek i w sklepie oczywiście powąchałam. No i to jest przepiękny zapach i nie czuję tak bardzo lawendy, bardziej czuję wanilię, taką przemieszaną właśnie z tym wisiołkiem i z lawendą. Płyn jest fioletowy. Na dobranoc, mam nadzieję, że mnie odpręży po takim dużym wysiłku fizycznym, po bieganiu, po chodzeniu, po maszerowaniu, czy też po jeździe rowerem. Uwielbiam właśnie położyć się do wanny, nalać dużo takich zapachowych produktów. Przynosi mi ukojenie dla całego mojego organizmu. I olejek do ciała, było ich bardzo dużo w różnych właśnie konfiguracjach zapachowych. I wybrałam sobie kwiat migdała, jedwabna skóra. To jest specjalna pielęgnacja do skóry suchej i wrażliwej. Działa odbudowująco i intensywnie pielęgnuje. Ładny zapach, delikatny. Jeszcze tych produktów w ogóle nie stosowałam. I ostatni produkt przed tym przedmiotem, który za chwilę Wam pokażę. Tak, pokażę. Żel pod prysznic, linia waniliowa, Patent Rap. Kupiłam po raz pierwszy tę nową wersja, też chyba nowa, nowe opakowanie, bo ja miałam Patent Rap dużo jeszcze w starych opakowaniach. Zobaczymy, czy coś w formułach tych produktów się nie zmieniło. No i oczywiście wanilia. Te produkty są mi potrzebne, bardzo dużo kupiłam, ponieważ kiedy bierzemy kąpiel, kiedy ja biorę kąpiel, nalewam dość dużo wody, wlewam te wszystkie produkty
Oczywiście nie naraz, tak, a niektóre nawet mieszam i dlatego ich tak sporo będzie tutaj w tym filmiku, jeśli uda mi się zmieścić to wszystko, o czym chcę powiedzieć. I teraz tak, kiedy ja kupiłam ten przedmiot? Miesiąc temu, chyba dawniej. I to jest kamera do vlogowania. Tak, kupiłam, ale nie wiem, na razie nie obiecuję, nie będę vlogowała. Znaczy, powinnam, bo kupiłam tę kamerę i wydałam dużą kwotę pieniędzy. Jest to Canon G7X Mark II. Długo się zastanawiałam, którą z kamer kupić, żeby była właśnie lekka, żeby była taka łatwa w obsłudze. No i oczywiście wybrałam tę. Tutaj ma taki podgląd, który no, jest łatwy, tak, bo będę mogła kierować aparat na siebie. Będę siebie tu widziała w tym podglądzie. Także to będzie takie bardzo intuicyjne nagrywanie. Jeszcze, tak szczerze Wam powiem, udało mi się go włączyć. No tak. Nie wiem, jak się go obsługuje, tak Wam szczerze powiem, ale mogłabym tutaj Wam sporo pokazać. Nawet nie wiem, jak to zrobić. O nie, widać mnie. Chyba w lusterku mnie widać. Więc tak. Tak wygląda. To będzie mój pierwszy vlog. Tak, po prostu muszę nagrać to na tę pamięć, żeby Wam pokazać, co tutaj widać. Nie wiem, jaka jest jakość tutaj. O, moja nowa oferta, specjalna oferta do nowego klubu Fitness Quantum. Bałagan, tutaj wcześniejsze nagrywki, moje buty. Tak, kota nie ma. No i tak to wygląda podczas nagrywania. Tu jestem ja. Aha, muszę się patrzeć tu w obiektyw. No i co? To tutaj jeszcze mogę Wam pokazać. Wszystko to, co przed chwilą nagrywałam. Kawa, herbata, ubrania, które Wam chcę pokazać. No i oczywiście leżą książki, tak, które czekają na recenzję. Gdzieś tu jest moja komórka, aha, na książkach. Więc tak, jeśli chodzi o recenzję książek, to te cztery czekają na nagranie. No i myślę, że to całkiem nieźle będzie wyglądało. A teraz postaram się ją odwrócić. Aha, ja mam tutaj jeszcze okulary. No to może zdejmę. Tak, poprawimy się. I teraz ją mogę odwrócić w moją stronę. Tak? Tak. I gdzie patrzymy się? Aha, tu jak patrzę wyżej, to ja jestem w podglądzie i widać, że mój wzrok kieruje się ku górze. Natomiast tutaj, jak mi się ręka drży, znaczy jak mi ręka drży, no jestem trochę zestresowana takim nagrywaniem, ale wydaje mi się, że obraz jest bardzo ładny, wyraźny. Jeszcze włączę światło, poczekajcie. Takie właśnie do nagrywania. O, to wtedy troszeczkę jestem prześwietlona. Aha, i o tej bluzce też Wam opowiem. Ja ją kupiłam w Solarze i miałam ją założoną do garnituru wtedy, kiedy byłam na tej konferencji w Katowicach. No zobaczymy, jak to będzie mi szło z tym nagrywaniem. Na pewno te moje pierwsze vlogi będą, nie wiem, czy krótkie, czy może z kilku dni. Jeśli będę Wam miała coś ciekawego do powiedzenia, do pokazania, gdzieś może będę jechała, to wtedy postaram się wziąć kamerę do ręki. I muszę Wam powiedzieć, że nie jest ciężka. Mogę ją sobie swobodnie trzymać. Nie wiem na jak długo, może teraz wezmę do tej ręki. I nie wiem, gdzie jest głośnik, żebym nie
Nie zakryła tego głośnika. 3 minuty 7 sekund. No i to jak na pierwszy raz to chyba wystarczy. Także do zobaczenia w jakimś vlogu. Gdzie tu się wyłącza? No cóż, kamera została pokazana. Mam nadzieję, że będę Wam mogła te vlogi zacząć nagrywać. Na pewno nie będą one aż tak częste jak te filmiki, które do tej pory widzieliście na moim kanale. Nałożyłam sobie błyszczyk. I też to fajnie wygląda. Kolejne produkty, które kupiłam właśnie w tym sklepie z naturalnymi kosmetykami, i tutaj mam po raz pierwszy, i to znowu będą kąpiele, czy też żele pod prysznic, ale ja będę mogła tym myć i ciało, i wlewać sobie do wanny. I to jest Planeta Organika. Chyba nigdy wcześniej nie miałam takich produktów. Brałam patrząc głównie na zapachy, tak, bo chcę czuć taki fajny, relaksujący zapach. Nie miałam też nigdy takiego żelu pod prysznic z ekolaboratorium. Miałam wiele produktów, zawsze dobrze mi się sprawdzały, więc postanowiłam i ten sobie zakupić. I myślałam, wtedy kiedy kupowałam te produkty dwa, że to są też żele pod prysznic, no ale okazało się, że z Planety Organika kupiłam dwie odżywki do włosów. Jedną przed umyciem nałożyłam sobie na włosy, delikatnie zwilżyłam wodą, nałożyłam na włosy, miałam ją ponad godzinę i później przeszłam do mycia włosów i odżywienia tą serią, którą Wam pokazywałam w pierwszej części z Altery. Więc zobaczymy, jak one na dłuższą metę będą mi się sprawdzały. Tak jak wspomniałam w pierwszej części, byłam w TK Maxie, mówiłam Wam, że było bardzo dużo obuwia sportowego i kupiłam sobie jeszcze czarne konwersy. I to jest taka wersja z materiału. Tak jak chyba wspominałam, że potrzebowałam właśnie czarne sportowe buty z białą podeszwą, więc zobaczyłam, że jest rozmiar. One, jak widzicie, są w środku takie zielone, zresztą to nie ma znaczenia, bo i tak tego nie widać. Nie miałam właśnie z materiału butów. Zobaczymy, jak one mi się będą nosić. Tylko Wam pokażę, że wcześniej miałam i mam konwersy białe skórzane i ja je mam już chyba czwarty rok, może trzeci, nie pamiętam. I bardzo często zadawałyście mi pytania, kiedy je po raz pierwszy pokazałam, jak ja je czyszczę. Więc jeśli nie są jeszcze bardzo brudne, to je po prostu myję szmatką tam nawilżoną mydłem, czy jakimś płynem, i one, ten brud bardzo ładnie schodzi z tych butów. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Natomiast kiedy już są naprawdę bardzo brudne i sznurówki są brudne, to ja je wrzucam do pralki z jakimiś starymi takimi rzeczami, które nie są mi potrzebne. Zawsze mam takie na przykład stare ręczniki, żeby te buty nie obijały się tam w bębnie pralki. Nastawiam na bardzo delikatne pranie, bez wirowania, i buty wyglądają prawie jak nowe. Nic z tymi butami złego się nie stało, więc no, po raz pierwszy, tak jak mówię Wam, mam buty z materiału. Ja bardzo lubię konwersy, dobrze mi się w nich chodzi, są wygodne, nigdy mnie nie obtarły. I tak jak chyba też powiedziałam, zawsze buty sportowe kupuję o pół numeru większe, żeby po prostu były wygodniejsze. Ja noszę numer 37, a to jest 37,5, także już je miałam kilka razy na swojej stopie i bardzo ładnie też wyglądają i do spodni, i do różnego rodzaju spódnic, sukienek, więc tak ostatnio bardzo, bardzo często chodzę właśnie w sportowym obuwiu. I co jeszcze Wam mogę w tej części pokazać? Niestety będę musiała za chwilę kończyć, więc pokażę Wam jeszcze tylko kilka produktów, właściwie tylko ten jeden. To jest płyn micelarny z Sephory. Jednak znalazłam jeszcze w swoich zapasach ten
płyn w mniejszym opakowaniu i to jest mój najlepszy teraz płyn micelarny do zmywania makijażu i polecam Wam, spróbujcie właśnie, bo okazuje się, że są też mniejsze opakowania, więc na początek lepiej sobie weźcie właśnie ten mniejszy płyn. No i dokupiłam sobie ten większy z pompką, on świetnie tutaj właśnie aplikuje na wacik ten produkt. Słuchajcie, zakończę. Kiedyś, za jakiś czas po prostu wrócę jeszcze do tych wszystkich rzeczy, których Wam nie pokazałam, ponieważ otrzymałam telefon, muszę być z domu. Przepraszam Was za taki bardzo chaotyczny filmik ten i pewnie ten pierwszy też taki jest, ale mam strasznie dużo obowiązków i niestety nie zawsze mam czas na nagrywanie. Mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze Wam się oglądało. Jeśli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, koniecznie piszcie, umieszczajcie je na dole pod filmikiem. Ja postaram się też znaleźć czas na to, żeby odpowiedzieć na te zaległe Wasze pytania i te, które nastąpią po tym filmiku. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!